To nie idzie w domu, to nie idzie w domu. Słuchając audycji aktualności dnia, jesteś bliżej wydarzeń w naszej ojczyźnie i w świecie. Zapraszamy. Drodzy Państwo, z nami jest pan redaktor Krzysztof Miklas. Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam serdecznie ojca wszystkich słuchaczy, szczęść Boże. Pewnie pan też się cieszy. Kamil Stuch wygrał trzeci konkurs turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. Umocnił też swoją pozycję, jest liderem. Tak, jakże miałbym się nie cieszyć. Oczywiście, że się cieszę, tym bardziej, że bardzo lubię Kamila od samego początku. Bardzo go polubiłem, jak jeszcze był takim bardzo młodym, powiedziałbym, może trochę nieelegancko, że nieopierzonym zawodnikiem, kiedy go niektórzy dziennikarze, bo jak Małysz stał się sławnym już skoczkiem, prawda, i wygrał ten pierwszy turniej czterech skoczni, Mistrzostwa Świata i tak dalej, to dziennikarze pytali młodego Stocha, czy ty chcesz być drugim Małyszem? A on mówi, ja mam na imię Kamil, a nazywam się Stoch. I ja całe życie będę Kamilem Stochem, ja nie chcę być żadnym Małyszem. No i bardzo ambitny chłopak, bardzo inteligentny, z dużą wiarą również, nie tylko swoje sukcesy, ale w ogóle z dużą wiarą, bardzo religijny, to myślę, że to mu bardzo pomaga też na skoczni, bo on potrafi się bardzo skupić, skoncentrować, wyłączyć się z tego, co go otacza. I nawet presja, się... tak? Bo to można powiedzieć, to jest presja, takie skakanie po można powiedzieć, po tytuł lidera, czy żeby być najlepszym, bo jeszcze za mną są następni, co z tego będzie? A to tak, wytrzymuje. Presja jest na pewno i on od niedawno odpowiedział kilka dni temu po konkursie jednym z tych poprzednich reporterowi Telewizji Polskiej, kiedy ten go pyta tam o mięśnie, prawda, on mówi, no i tyle mięśnie, ile głowa, to się wszystko w głowie rozstrzyga. Oczywiście forma ta fizyczna musi być tutaj wycyzelowana i jak najwyższa, to jest oczywiste, bez tego się wygrywać przecież zawodów w żadnej dyscyplinie sportu nie da, ale głowa jest równie ważna i ta głowa u niego jest bardzo, bardzo, bardzo istotna. Potrafi się wyłączyć, na pewno potrafi być poza tym. Zresztą ja jestem na miejscu tutaj w Polsce, oglądam w telewizji oczywiście te konkursy, natomiast wiem, że tam się najechało dziennikarzy co niemiara polskich i każdy chciałby mieć z nim wywiad, każdy chciałby z nim porozmawiać, więc on nawet po ostatnich zawodach w Garmisch-Partenkirchen nie dlatego, żeby jakimś wykazywać się zrozumiał, tylko broń Boże, tylko no, to jest jednak olbrzymia presja i to trzeba wiedzieć. Gdzieś tam wyprowadzono go bocznym wyjściem, żeby natykać się na tych chmar, przepraszam za brzydkie może słowo, dziennikarzy z Polski, bo faktycznie już teraz całe wielkie orszaki jeżdżą, nie tylko kibiców i żurnalistów rozmaitej maści. Także to jest bardzo ważne u Kamila i cieszę się niezmiernie. Mam dobry kontakt z jego ojcem, z panem Bronisławem. Przesympatycznym, przeuroczym człowiekiem. No, z Kamilem jak wiadomo jest trudniejszy. Nawet nie próbuję się z nim kontaktować, bo zresztą mi po co mu przeszkadzać. Tak, on niech robi swoje. Tak, on ma robić swoje i to jest bardzo radosne. No i oczywiście po tych pierwszych dwóch konkursach już go wszyscy dziennikarze pytali, Kamil, czy ty wygrasz, czy też, czy pan wygra wszystkie konkursy, jak zrobił to Sven Hannawald 15 lat temu. Kamil mówił, spokojnie, panowie, nie dzielcie skóry na niedźwiedziu, jeszcze są dwa konkursy, prawda, no teraz nam został jeszcze jeden konkurs. Żal mi, powiem tak po ludzku normalnie, tego Ryszarda Freitaga, który no, z własnej winy wywrócił się. No, trochę narta na nartę roku. Naszła tak, przy lądowaniu. Tak, z tyłu mu narty nie zakantowały, tylko skrzyżowały mu się narty. No, w takiej sytuacji, kiedy on nie dociągnął, to był jego błąd ewidentny. Tam mówili dziury w zeskoku, z dziurami sobie można poradzić jeszcze. Natomiast on ewidentnie zrobił błąd. Narta mu zaszła na nartę. No jak narta zajdzie na nartę tyłami, no to nie ma... No, awansował do finału, ale już pewnie nie ma siły. Tak, zrezygnował. Ja myślę, że on pewnie z konkursu tego ostatniego w Święto Trzech Króli, zawsze się w Trzech Króli nie kończy turniej czterech skoczni, jak tylko istnieje. 66 lat, że też nie wystartuje, tak myślę, że to jednak teraz on po prostu musi odpocząć, bo najważniejsze są... Wiadomości! I połowie lutego, a wcześniej jeszcze są mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie na Mamuciej Skoczni, na które ja wiem, Kamil się też bardzo, bardzo szykuje i to mnie cieszy, bo no, zrobiłby to, co nie udało się Adamowi Małyszowi w jednym sezonie. Małyszowi nie udało się ani razu stanąć na podium w Mistrzostwach Świata w lotach i nie udało się też drugi raz wygrać turniej już czterech skoczni. No Kamil w tej chwili już jest właściwie procentowy faworyt. Nie udało. Nawet mówiono, że jak dwa razy ktoś jest pierwszy, to już już jest dużo. Tak, dużo. No tak Małysz był z 2000 na 2001 dwa razy pierwszy w tych
prawda, wygrał z olbrzymią przewagą jako pierwszy zawodnik, ja przecież to komentowałem, wszystko wtedy byłem świadkiem, jako pierwszy zawodnik w historii czterech skoczni przekroczył granicę 1000 punktów. No Kamil z pewnością też przekroczy i to dużo więcej niż Małysz. Wprawdzie teraz się troszeczkę inaczej punktuje, bo tam są te bonifikaty za przede wszystkim z powodu warunków wiecznych, czy do przodu, czy do tyłu, prawda? No to są takie historie tam dosyć... To też dzisiaj trudne warunki pogodowe, bo tam i deszczu trochę. Ale tak, co pan myśli o konkurentach, czy przeciwnikach Stocha? W tej chwili tylko Frajtak mógł być konkurentem takim realnym dla Kamila. Tam ta różnica po dwóch konkursach pomiędzy nimi była niewielka. To było 8 punktów. No 8 punktów to jest naprawdę w skokach i przy dwóch konkursach jeszcze oczekujących bardzo, bardzo niewiele. To wszystko mogło się jeszcze odwrócić. No my oczywiście wierzyliśmy od początku, że się nie odwróci. No teraz to jest sytuacja praktycznie przesądzona, bo jeżeli Frajtak się wywrócił i nie stanął do drugiej serii, zresztą nawet gdyby stanął, nie miało sensu, żeby on skakał w drugiej serii. Najmniejszego sensu. No przewaga drugiego nad drugim zawodnikiem Kamila po tych trzech konkursach w tym turnieju już ponad 60 punktów, więc to trudno sobie wyobrazić, żeby on to mógł w jakikolwiek sposób przegrać. Natomiast na pewno jemu zależy na tym i nam też bardzo, żeby wygrał wszystkie cztery konkursy. No to będzie powtórka tego, co zrobił Sven Hannawald, a ja przypomnę, może niektórzy o tym nie wiedzą, że no, Sven Hannawald Bogu ducha winien, ale wtedy Niemcy robili naprawdę bardzo brzydkie numery 15 lat temu, to już 17 lat temu, 16 dokładnie, 2011-2012 ten konkurs, 50 jubileuszowy, żeby Hannawald wygrał wtedy te konkursy. No przeszedł do historii, ale potem już Hannawalda praktycznie jeszcze na Igrzyskach Olimpijskich, podobnie jak Małysz zdobywał medale srebrny i brązowy, ale potem już tego Hannawalda nie było. Szkoda mi tego chłopaka w sumie było. Natomiast no, w sporcie czasem się sięga po niedozwolone chwyty i tam wtedy tak właśnie było. Kamil to robił w sposób absolutnie czyściutki, bez najmniejszych zastrzeżeń. Tutaj nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości i to nas bardzo, bardzo raduje. No nas też może cieszyć to, że mieliśmy Adama Małysza, teraz mamy Kamila Stocha, że no Małysz przetarł szlaki na pewno dzięki temu wielu młodych chłopców zaczęło skakać na nartach, prawda? A co pan myśli o naszej drużynie? Natomiast Kamil skakał jeszcze zanim Małysz się objawił. Tutaj bądźmy uczciwi. Kamil Stoch zaczął uprawiać skoki narciarskie i mówił, że będzie mistrzem świata, zanim jeszcze wybuchła ta Małyszomania, zanim Małysz zaczął osiągać te wielkie rezultaty. Także tutaj absolutnie nie można kojarzyć tych dwóch rzeczy, czyli Kamila Stocha i tego efektu Małysza. Efekt Małysza to są ci młodsi skoczkowie, których też mamy tutaj na skoczni oczywiście. Łącznie z jego siostrzeńcem. Tak, sześciu wywalczyli awans, prawda? Tak, a pięciu w drugiej dziesiątce. Tak, Hula i Kubacki. Tak. Także to wszystko bardzo cieszy. No mamy w tej chwili, to się zrobił teatr jednego aktora. Ten turniej czterech skoczni. Trochę tak w sposób niespodziewany, ale tak jak powiedziałem, żal mi Richarda Frajtaka, ale no sam sobie jednak zawinił i teraz powinien odpocząć, bo jeszcze dopiero się sezon jak gdyby rozkręca, prawda? Tak jak wspomniałem, najważniejsze rzeczy będą działy się w połowie lutego. 10 lutego jest pierwszy konkurs. W dobrych dla nas porach, ja już teraz o tym mówię, także będziemy mogli oglądać w bardzo dobrych porach, bo obydwa konkursy indywidualne są w soboty, mówię o Igrzyskach Olimpijskich, więc i o 13.30 naszego czasu, późnym wieczorem czasu koreańskiego, więc sobota i 13.30 to tak akurat mam nadzieję, że będą złote medale Kamila Stocha do obiadów dwóch sobotnich. A są tacy, z którymi będzie się no, musiał trochę spierać czy walczyć? Ma pan takich, czy są jakieś czarne konie, których nie wiem, nie znamy, no nigdy, a mogą się pojawić? To nigdy nie wiadomo, chociaż jak forma jest już teraz, to ona powinna być utrzymana do łącznie z Igrzyskami Olimpijskimi. Ja myślę, że no, po tym nieszczęśliwym upadku Frajtaka Stoch jest w stanie zrobić bardzo dużo w tym sezonie, bo i wygrać cztery skocznie, czego już jest bardzo, bardzo bliziutko. Wyprzedzi być może za tydzień, jeśli Frajtak nie stanie do zawodów, to być może Stoch obejmie również przodownictwo w Pucharze Świata. Potem mamy te mistrzostwa świata w lotach. Daj Boże, żeby tam był medal. Tak troszeczkę może nieładnie egoistycznie powiem, że mi właśnie wczoraj pan Bronisław Stoch opowiadał, jak to oglądali mistrzostwa świata w Oberstdorfie w lotach przed 20 lat, które ja miałem przyjemność komentować, a na których nie było Polaków wówczas w ogóle, prawda? Jak to się wszystko przez te 20 lat zmieniło. Tak, no i myślę, że
że Kamil już jest myślami właśnie również na tych mistrzostwach świata w lotach, tam tak jak chyba wspomniałem już dzisiaj, że tam się medalu nigdy Małyszowi nie udało zdobyć. Fijas tylko dawno, dawno temu był jedynym naszym medalistą. No i daj Boże, żeby teraz Kamilowi ta sztuka się udała. Ja myślę, że jak skacze się na dużej skocznie tak dobrze, to i na mamucie też się będzie bardzo dobrze skakać. Oczywiście są zawodnicy, którzy się specjalizują jak gdyby troszeczkę w tych lotach długich, na mamucich skoczniach, ale generalnie, jeżeli ktoś jest dobry, to jest dobry i na średniej, i na dużej, i na mamucie. I tutaj właściwie nie ma większej różnicy. Bardzo, bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękujemy za komentarz. No i trzymamy. Trzymamy za Kamila. Życzymy jak najlepiej jemu i całej polskiej drużynie. Całej polskiej drużynie i myślę, że to taki dla polskiego sportu, w ogóle dla Polaków, którzy się bardzo skokami na arcie rozwijają. A niektórzy tak mówią, jak ja się modliłem, ostatnie, te poprzednie skoki. Tak, nie jeden mówi, jak ja się modliłem, żeby dobrze poszło. No ale też trening, trening robi swoje. Przede wszystkim trzeba być przygotowanym, a jak gdyby tutaj nie zdawać się tylko na łaskę Pana Boga, tylko liczyć na siebie. Tutaj chociaż też takie współdziałanie pewnie z łaską jest. Chociaż ta modlitwa jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebna, prawda, jak zawsze we wszystkich sprawach. Dziękuję. To mam nadzieję, że do usłyszenia przy czwartym zwycięstwie Kamila Stocha. Do usłyszenia w takim razie w Trzech Króli. Wprawdzie będę na Jasnej Górze w Trzech Króli, tam się wybieram, ale będę na pewno oglądał konkurs i będę do dyspozycji. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże. Do usłyszenia. Naszym gościem był pan redaktor Krzysztof Miklas. Drodzy słuchacze, audycja Aktualności Dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.10 i po godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym. Dziś pierwszy czwartek miesiąca, dlatego spotykamy się w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu na naszej wspólnej modlitwie w intencji rodzin i obrony życia poczętego. Hasło naszego spotkania: każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia, nie dla zabijania innych, a szczególnie niepełnosprawnych i chorych dzieci. O godzinie 17.00 nabożeństwo za rodziny i w intencji obrony życia. O 17.30 konferencja na temat kochać, nie zabijać. Będą z nami siostry dominikanki prowadzące Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Broniszewicach. O godzinie 18.00 msza święta, której przewodniczył będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Napierała, biskup senior diecezji kaliskiej, a homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Włodzimierz Juszczak, ordynariusz eparchii wrocławsko-gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania i modlitwy. Początek transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam od godziny 17.00. Po godzinie 16.00 łączymy się z Radiem Watykańskim. Ofiary wypadku autobusowego w Peru, a ich krewnych zapewnia o swojej duchowej bliskości.
wszyscy jesteśmy atakowani. Chrześcijanie, muzułmanie, ludzie należący do różnych grup etnicznych i cierpimy z powodu braku bezpieczeństwa, powiedział nigeryjski kardynał John Onaiyekan. Według badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce w 2016 roku we mszach niedzielnych uczestniczyło prawie 37% wiernych, a 16% przystępowało do komunii. Witamy 4 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny. Ojciec Święty przyjął na audiencji nowego ambasadora Urugwaju przy Stolicy Apostolskiej Mario Juana Bosco Cayota Zapetiniego, który złożył listy uwierzytelniające. Mario Cayota Zapetini urodził się w 1936 roku w stolicy swojego kraju Montevideo. Był profesorem historii i filozofii. Powierzono mu urząd pełni po raz drugi, gdyż reprezentował już swój kraj przy Watykanie w latach 2005-2011. Jest żonaty, ma 5 dzieci. Papież modli się za ofiary wypadku autobusowego w Peru. Przedwczoraj w Pasamayo, 75 km na północ od Limy, autokar spadł do oceanu z niemal 100-metrowego klifu. Zginęło 51 osób, w tym 4 dzieci, 6 osób zostało rannych. Ojciec Święty jest głęboko zasmucony z powodu tego wypadku i modli się o wieczne odpoczywanie dla zmarłych. Ich krewnych zapewnia o swej bliskości. Prosi Boga, by ich obdarzył duchowym pokrzepieniem i chrześcijańską nadzieją. Czytamy w watykańskim telegramie kondolencyjnym. Od niemal 5 lat w Watykanie przebiegają gruntowne reformy. Przeprowadza je papież Franciszek, wspomagany przez Radę Kardynałów. Jednym z owoców tej reformy jest istniejąca od roku dykasteria do spraw integralnego rozwoju człowieka. Powstała ona z połączenia 4 papieskich rad: Justitia et Pax, Cor Unum do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących oraz do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia. Na czele dykasterii stoi pochodzący z Gany kardynał Peter Turkson, którego poprosiliśmy o podsumowanie pierwszego roku działalności tej instytucji. W tym pierwszym roku chcieliśmy przede wszystkim dostosować się do statutu, który nadał nam papież Franciszek, a konkretnie połączyć w jedną całość 4 papieskie rady. Trzeba było utworzyć niezbędne struktury, zadbać o personel, który odziedziczyliśmy po tych radach, a także o siedzibę nowej dykasterii. Teraz widzimy, że potrzebujemy wspólnej refleksji nad celami, które musimy realizować. Chcemy zasięgnąć rady specjalistów, abyśmy wiedzieli, jak zorganizować naszą pracę. Najpierw na szczeblu kierowniczym, a potem dla ogółu pracowników, abyśmy mogli przekazać im wizję naszej pracy, bo wszyscy musimy iść razem. Kardynał Turkson zastrzegł, że pomimo trwającej reformy, każda z sekcji nowej dykasterii normalnie prowadzi swą działalność. Dykasterie często odwiedzają biskupi, zwłaszcza przy okazji wizyt ad limina. Często jest przy tej okazji mowa o ekologicznej encyklice Laudato Si. Dokument ten, jak zaznaczył kardynał Turkson, jest doskonałym przykładem kolegialności. Wszyscy jesteśmy atakowani. Chrześcijanie, muzułmanie, ludzie należący do różnych grup etnicznych. Wszyscy cierpimy z powodu braku bezpieczeństwa, powiedział w wywiadzie dla włoskiej agencji katolickiej SIR arcybiskup Abudży w Nigerii. Kardynał John Onaiyekan dodał, że Nigeryjczycy przestali ufać nowemu rządowi, który kieruje krajem od 3 lat, ponieważ nie widać żadnej poprawy. W kraju tym ciągle atakuje się ludzi, kościoły, meczety i inne miejsca kultu, porywa się ludzi dla okupu. Wystarczy wspomnieć, że wczoraj w mieście Gamboru na wschodzie kraju w czasie ataku na meczet zginęło 15 osób, a budynek został całkowicie zniszczony. Na zachodzie kraju w Ilorin została zaatakowana katedra, a co najmniej 14 osób zginęło w strzelaninie w stanie Rivers w południowej Nigerii. Zdaniem kardynała Onaiyekana nie jest to starcie między chrześcijanami a muzułmanami, lecz są to ataki bandytów i fanatyków. Nigeryjski hierarcha zaznaczył także, iż sytuację komplikuje agresywne zachowanie pasterskiego plemienia Fulanów, którzy są nomadami i atakują rolników, szczególnie po uchwaleniu prawa, które zabrania im pasterstwa. W ostatnich dniach z ich rąk zginęło około 10 osób. Nadal także nic nie wiadomo o porwanych w Nigerii ponad 1,5 miesiąca temu 6 siostrach zakonnych. Arcybiskup Abudży zapewnił, że podjęto wszystkie możliwe działania, aby je uwolnić. Modlimy się za nie, dodał, ale oczekujemy czegoś więcej, szczególnie ze strony sił porządkowych. Wobec ataków na chrześcijan i inne mniejszości w Indiach wzywamy, aby nowy rok był czasem pokoju i harmonii, miłości i braterstwa
oraz integralnego rozwoju wszystkich grup etnicznych i religijnych w naszym kraju, czytamy w oświadczeniu tamtejszego episkopatu. Biskupi przypomnieli, że w ostatnim czasie miała miejsce cała seria wydarzeń, które zagrażają fundamentalnym wartościom, na których opiera się państwo indyjskie. Jako przykład podali agresję na Dalitów, którzy zostali zaatakowani w czasie pokojowego marszu. W opublikowanej nocie episkopat potępił także atak nacjonalistycznych bojówkarzy hinduistycznych na kolegium katolickie. Sforsowali oni chroniący go mur, wykrzykiwali antychrześcijańskie i wulgarne hasła oraz znieważyli obecnych tam księży i seminarzystów. A wszystko to przy biernej postawie policji, która obecna na miejscu zdarzenia nie uczyniła nic, aby temu atakowi zapobiec. Biskupi indyjscy podkreślili także, że nie do przyjęcia jest określanie przez niektórych polityków mniejszości chrześcijańskiej i muzułmańskiej jako niebezpiecznych dla narodu. Najbardziej niepokoi fakt, że tego typu wydarzenia nie zostają w żaden sposób napiętnowane, czytamy w oświadczeniu Episkopatu Indii. Organizacja Narodów Zjednoczonych alarmuje, że liczba ofiar w Jemenie będzie zatrważająca, jeżeli nie powstrzyma się tam działań wojennych. W tych dniach znowu po kolejnych bitwach i samolotowych nalotach wiele dzieci i ich rodzin zostało zabitych. Już od ponad 1000 dni Jemeńczycy doświadczają brutalnych ataków. Wiele rodzin musiało opuścić swoje domy. Brakuje żywności, wody pitnej. Ludzie nie mają też dostępu do podstawowych lekarstw i opieki medycznej. Jak podaje ONZ, ponad 75% ludności tego kraju potrzebuje wsparcia humanitarnego, w tym ponad 11 milionów dzieci, które bez pomocy nie będą mogły przeżyć. Odczuwa się ogromny brak wody pitnej. Na stacjach wodociągowych, które przygotowują i przesyłają wodę dla ponad 3 milionów ludzi, zaczyna brakować paliwa koniecznego do ich funkcjonowania. Natomiast ceny wody z importu wzrosły 6-krotnie. Przyszłość relacji chrześcijańsko-muzułmańskich rozgrywa się teraz na Bliskim Wschodzie, uważa arcybiskup Henri Tessier z Algierii. Dodał, że przyszłości tej nie będzie, jeżeli nie zapewnimy pokoju między narodami. Emerytowany ordynariusz archidiecezji Algieru zwraca uwagę, że prześladowania zacieśniły więzy pomiędzy chrześcijanami a innymi wspólnotami, które zdają sobie sprawę, że chrześcijaństwo jest częścią dziedzictwa historycznego ich krajów i uznają ich prawa. Chrześcijanie byli na Bliskim Wschodzie 7 wieków przed muzułmanami, mówi arcybiskup Tessier. Koptowie są bezpośrednimi potomkami starożytnych Egipcjan. Libański chrześcijanin jest także libańskim obywatelem. Odnosząc się do bieżącej sytuacji w Ziemi Świętej, hierarcha zaznacza, że Jerozolima jest symbolem pokoju na ziemi, obiecanego zarówno chrześcijanom, jak i Żydom i muzułmanom. Postrzeganie jej jako symbolu międzyreligijnego konfliktu jest sprzeczne z przekazem nadziei oferowanym tym, którzy uważają, że są wierni Bogu. Według emerytowanego arcybiskupa Algieru wszystkie obecne problemy są bezpośrednim następstwem tego, co wydarzyło się po 1948 roku, kiedy zostało utworzone państwo Izrael i trwającego od tamtego czasu wywłaszczania Palestyńczyków. Nieustanna modlitwa i uwielbienie to motto kolejnej, 11 już konferencji organizowanej przez Dom Modlitwy w Augsburgu. Według organizatorów w charyzmatycznym spotkaniu w Bawarii od dziś do niedzieli 7 stycznia weźmie udział ponad 10 tysięcy osób z różnych krajów europejskich i różnych wyznań. Mehr Konferenz to oficjalna nazwa. Mehr po niemiecku więcej, więcej Boga, więcej uwielbienia i radości. Tak definiują coroczne spotkanie organizatorzy z Domu Modlitwy w Augsburgu, a wśród nich jego założyciel Johannes Hartl. Chodzi o fascynację Bogiem, fascynację Jego pięknem, stwierdził w wywiadzie dla niemieckiej telewizji ARD. Coroczna konferencja Mehr stawia sobie za cel wspólną modlitwę i spotkanie różnych wyznań chrześcijańskich. Centralnymi punktami augsburskiej konferencji są nieustanna modlitwa uwielbienia, koncerty chrześcijańskiej muzyki rockowej i pop oraz wykłady dotyczące duchowości. We wcześniejszych edycjach prelegentami byli m.in. kaznodzieja domu papieskiego Raniero Cantalamessa i biskup Pasawy Stefan Uster. Również w tym roku przewidziana jest codzienna spowiedź święta i celebracja Eucharystii z udziałem miejscowego biskupa. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie również tzw. manifest misyjny, który zawiera propozycje charyzmatycznej i misyjnej
wschodniej odnowy kościoła. Napisali go m.in. cysters Karl Wallner i założyciel domu modlitwy w Augsburgu Johannes Hartl, główny pomysłodawca i organizator konferencji MEA. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia. W 2017 roku ponad 300 tysięcy pielgrzymów przybyło do sanktuarium świętego Jakuba w Santiago de Compostela. Jest to absolutny rekord w historii tego szlaku. Już 13 grudnia liczba pielgrzymów przekroczyła psychologiczną granicę 300 tysięcy. Szczęśliwym rekordzistą okazał się student ze Stanów Zjednoczonych Andrew Larkin. W 2017 roku do grobu świętego Jakuba Apostoła przybyło łącznie o ponad 8% więcej pielgrzymów niż rok wcześniej. Zdecydowana większość dotarła do Santiago de Compostela pieszo, wielu na rowerze bądź na koniu. Coraz więcej pielgrzymów przebywa na wózku inwalidzkim. Hiszpanie już od dawna nie stanowią większości. W ubiegłym roku aż 56% to cudzoziemcy. Jeśli chodzi o płeć, to niewielką przewagę mają mężczyźni. Statystycznie najwięcej cudzoziemców przybyło z Włoch, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Portugalii. Stopniowo rośnie także liczba pielgrzymów z Polski. Jeśli chodzi o Hiszpanię, to w czołówce znajduje się Andaluzja, Madryt, Walencja i Katalonia. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta. W 2016 roku w niedzielnej mszy świętej uczestniczyło średnio 36,7% polskich katolików, a do komunii świętej przystąpiło 16%. W stosunku do 2015 roku wskaźnik Dominicantes spadł o 3,1 punkta procentowego, a Comunicantes o 1 punkt procentowy. To wyniki najnowszych badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Komentując dane, ksiądz Wojciech Sadłoń, dyrektor ISKK, podkreślił, że można mówić o stabilności polskiego katolicyzmu. Rysuje się bardzo różnorodny, bardzo wielobarwny obraz polskiego katolicyzmu i wszystko zależy od tego, z jakiej strony na niego się patrzy. Mamy wiele wskaźników, które wzrastają, mamy wskaźniki, przede wszystkim w czasie praktyk religijnych, które maleją, ale generalnie można powiedzieć, że polski katolicyzm jest stabilny. Najwyższy poziom wskaźnika Dominicantes odnotowano w diecezji tarnowskiej, a najniższy w diecezji szczecińsko-kamieńskiej. W palnotyńskiej parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie rozpoczęło się wydarzenie Epifania, rekolekcje dla Krakowa i całego świata. Pierwsze spotkanie poprowadził ksiądz Adrian Galbas, przełożony prowincji Zwiastowania Pańskiego z Poznania. Wskazał on, że chrześcijanie muszą być wyraźnym świadectwem dla współczesnych, którzy potrzebują nie tylko słyszeć o Bogu, ale również widzieć Go w Jego uczniach. Księża tego pierwszego kroku w Polsce nie zrobią, bo my też jesteśmy skażeni i to mocno tą narodową wadą, jaką jest indywidualizm. Dlatego ta moja gorąca prośba, wypchajcie się. I powiedzcie, księże, my też chcemy przyczyniać się do ożywienia wiary wśród tych, których Pan Bóg stawia na drodze mojego życia. Chcemy to robić razem. Palnotyńskie rekolekcje potrwają do soboty. W kolejne dni będą im przewodniczyć biskup Krzysztof Nitkiewicz z Sandomierza, arcybiskup Marek Jędraszewski oraz biskup Damian Muskus. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Serdecznie sekcję polską Radia Watykańskiego. Jest 16:30. Tu Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu. Pozdrawiamy młodych słuchaczy i zapraszamy na audycję. Chwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Jak co tydzień rozpoczynamy młodzieżową audycję Dar i Tajemnica. Dziś przy mikrofonie Marta Słomczyńska.
Moim gościem w radiu jest siostra Magdalena ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Szczęść Boże, siostro. Szczęść Boże, witam serdecznie. Moim pierwszym pytaniem będzie odnośnie historii zgromadzenia. Kto i kiedy założył Zgromadzenie Sióstr Albertynek? Założycielem naszego zgromadzenia jest święty brat Albert. W tym roku obchodzimy rok świętego brata Alberta, więc myślę, że postać znana. Życiorysu pewnie nie będę tutaj przytaczać, ale człowiek, który przeszedł różne koleje swojego życia, ostatecznie Pan Bóg jakby osadził go pośród bezdomnych. Zaczął posługę wśród osób bezdomnych w tym środowisku, w ogrzewalni miejskiej w Krakowie i tak to się zaczęło. Aha, a od kogo może święty brat Albert zaczął, że tak powiem, tworzyć zgromadzenie? Bo to nie było tak, że on od siebie, tylko... Tak, brat Albert już wcześniej był człowiekiem, którego jakoś pochłonęła i zafascynowała duchowość franciszkańska. Święty Franciszek tutaj bardzo jakoś ważne miejsce w jego sercu i życiu zajmował. Należał do trzeciego zakonu świętego Franciszka, był tercjarzem i właśnie stąd też taka otwartość na drugiego człowieka. Chociaż nasza duchowość jest połączona z duchowością karmelitańską, to już troszkę taki późniejszy okres brata Alberta, kiedy duchowości połączył, więc święty Jan od Krzyża także. Rozumiem. A kiedy u siostry zrodziło się powołanie w sercu siostry? To tak pewnie trudno powiedzieć. Myślę, że powołanie jest wpisane w nas od samego początku, bo to Pan Bóg jeszcze zanim nas stworzy, to już wie, co nam przeznacza. Kiedy je odkryłam, myślę, że dość późno. Pewnie jakieś zaczątki były już od dziecka, kiedy się były z tyłu głowy takie marzenia o tym, żeby być pustelnikiem. Natomiast samo powołanie takie dojrzałe, już odkrycie, to był etap właściwie już po skończeniu szkoły średniej, czyli dość późno. I to był taki czas, kiedy zaczęłam poszukiwać troszkę w moim życiu odpowiedzi na to, co dalej ze sobą zrobić. No i najprościej po prostu zapytać Pana Boga o to, co zrobić i rzeczywiście na takiej modlitwie, kiedy już pytałam, w którym kierunku to moje życie powinno się jakoś rozwijać, Pan Bóg dał mi po prostu odpowiedź w sercu. To tak jakoś wybrzmiało bardzo, bardzo wyraźnie i od razu wiedziałam, że to jest to, że po prostu trzeba, żebym poszła taką drogą. Poczułam taki pokój w sercu, kiedy gdzieś to wybrzmiało i potem już była tylko kwestia poszukania zgromadzenia tak naprawdę. A dlaczego właśnie siostra wybrała Zgromadzenie Sióstr Albertynek? Myślę, że gdzieś tam głęboko w sercu, kiedy myślałam, jakie zgromadzenie wybrać, taki charyzmat gdzieś tam już chyba się we mnie budził, jakoś odkrywałam, że może niekoniecznie posługa wśród dzieci, może niekoniecznie wśród młodzieży, właśnie osoby chore, starsze, i osoby gdzieś jakoś mocno pogubione w swoim życiu. To było coś takiego, co było takim wskaźnikiem może tego, czego szukałam. Dlaczego? Nie wiem. To po prostu gdzieś tam w sercu zostało odczytane i czegoś takiego właśnie zaczęłam szukać. Powiem szczerze, że początkowo, nie wiedząc, wyszłam od takiej najprostszej metody, czyli po prostu jeżdżąc wcześniej bardzo często do Lichenia na pielgrzymki, postanawiałam, że po prostu Matki Bożej zapytam o to, jakie to ma być zgromadzenie i tam pojechałam. Weszłam do referatu powołań i siostra, która tam była wtedy, widziała, że dość długo przyglądam się tym wszystkim ulotkom, zapytała, czego szukam. Powiedziałam, że takiego właśnie zgromadzenia o charyzmacie, takim posługi wśród osób bezdomnych, ubogich. Dała mi dwa. Franciszkanki i Albertynki. Nie pamiętam, jakie franciszkanki. Wiem tylko, że pomyślałam, nie wiem, kim był brat Albert, czy Albert. Natomiast dobrze wiem, kim był święty Franciszek i poprosiłam adres do franciszkanek. I kiedy wyszłam na sumę, na mszę świętą, ksiądz wyszedł z zakrystii, w imię Ojca i Syna, dzisiaj jest 17 czerwca, wspomnienie świętego brata Alberta. No i wtedy już się po prostu rozpłakałam zupełnie, wymiękło mi serce i wiedziałam, że to na pewno będą Albertynki. I potem jeszcze tylko szukałam tego zgromadzenia. Rozumiem. A jak siostra odczytuje swój charyzmat w zgromadzeniu? To taki charyzmat w charyzmacie. Tak, rzeczywiście zgromadzenie, chociaż jest taką główną linią naszego charyzmatu, jest posługa wśród ubogich, bezdomnych, to wiadomo, że człowiek pracuje na różnych odcinkach i na różnych odcinkach posługuje. Myślę, że jakoś od samego początku zgromadzenie odczytało może taki mój wewnętrzny charyzmat, że rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze mi jest posługiwać wśród osób bezdomnych. Dobrze się jakby czuję z tymi osobami, posługuję wśród nich i właściwie prawie od początku jakby taki rodzaj posługi podejmuję w zgromadzeniu. A odnośnie ubogich, no tak, ale katolicy, nie ma o czym gadać. Katolicy wszystko z łaski, to nie ma o czym gadać. Wszystko z łaski, nienawidzą się, dzielą się na lepszych, gorszych, na mądrzejszych, na głupszych. W ogóle to są mafie żydowsko-watykańskie, o czym tu gadać?